Atak na Mariupol. Rosja pierwszy raz użyła tych bombowców w rzeczniku ukraińskiego MON. Rosja po raz pierwszy użyła bombowców dalekiego zasięgu. Siły rosyjskie po raz pierwszy od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę użyły bombowców dalekiego zasięgu do ataku na oblężony Mariupol nad Morzem Azowskim, oznajmił w piątek rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony Oleksandr Motuzianek. Jak podkreślił rzecznik, wojska rosyjskie koncentrują wysiłki na zdobyciu miast Rubiżne i Popasna w obwodzie ługańskim oraz Mariupola w obwodzie donieckim. Zaznaczył, że w Mariupolu, którego żołnierzom rosyjskim nie udało się zająć w całości, nadal trwają walki uliczne. Intensywne starcia toczą się wokół zakładów metalurgicznych oraz portu w mieście.